Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafta. I akcencik jak zwykle na sam początek. Moi drodzy, dzisiaj odcinka nie było, znaczy wczoraj odcinka nie było, chociaż nagrywam to dzisiaj, wiecie, taki surprise'ik. Dzisiaj odcinka nie było, bo kładłem gładzie na suficie. Kładłem gładzie na suficie, więc niestety no wyszło jak wyszło, no nie dałem rady, naprawdę nie dałem rady nagrać tego odcinka. Chociaż bardzo chciałem. Bo już nawet wczoraj o godzinie 2 nad ranem, jak już kończyłem ten remont, czy kończyłem dzień roboczy remontu, tak mówię, kurczę, a może byście usiąść i coś nagrać? A mówię, nie no, dobra, może rano jeszcze dam radę. Ale nie dałem. Nie dałem rady. No i wyszło jak wyszło. Natomiast dzisiaj dostaniecie w zamian ode mnie dwa odcinki, co myślę, że delikatnie zrekompensuje nam tę stratę, taką wielką, którą no niestety, ale ponieśliście. No i dobra, kochani. Musimy sobie dzisiaj zrobić troszeczkę grzybków. Z tego powodu, że no ten grzyb nam się przyda do bioplastiku, którego nam brakuje. Którego nam brakuje, niestety. To nam brakuje teraz nawozu. Brakuje nam nawozu, świetnie. Ten nawóz robi się z glony siarka bakłażan. Z tym, że nie ma bakłażana. No to nie zrobię. To nie zrobię. To będzie trzeba troszeczkę pomyśleć na temat być może, bo wiecie, to jest takie wielkie może. Zrobić kolejną kopułkę, która po prostu będzie stricte na jedzenie. I po prostu tutaj dać tylko bakłażany, tutaj tylko grzyby i po drugiej stronie oczywiście dać pociągłości, fasole i dynie. Bo naprawdę nie widzę innego sposobu, żeby cokolwiek tutaj zdziałać w ten sposób. Mamy za mało miejsca. Być może nawet nie byłoby głupie, żeby nie robić jednak takich kopułek, tylko po prostu zrobić czwórki stricte do jedzenia. Być może nawet możemy tutaj sobie gdzieś to zrobić. Tylko no właśnie, pytanie, czy to jest dobry pomysł, wiecie co? Zróbmy to. Myślę, że na razie tutaj śmiało mamy tego surowca, na razie ten bakłażan sobie rośnie. Jak on sobie rośnie, widzę, że on ma 82 wzrostu, mu jedzenia nawet. Tempo wzrostu 1,1, zobaczymy, czy w innych miejscach tempo wzrostu jest inne. Bo też tak może być. Też tak, moi drodzy, może być. Ale to zaraz zobaczymy. Nie, tempo wzrostu jest 1,1. Wszędzie takie samo. Więc naprawdę wydaje mi się, że lepiej będzie oszlić sobie tutaj ładnie. O, elegancko, akurat na biokopułki. I tutaj walnąć full, totalnie te nasze jedzonka. Znaczy jedzonka, te nasze doniczki, że tak powiem, na jedzonko. I tutaj po prostu dalej sobie polecimy takimi grządkami. No w sumie bardziej to pasuje niż to, co powiedziałem. I tyle. Dobra, po pierwsze, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Jedną bardzo istotną rzecz. Bakłażan, panie bakłażanie, ja pana potrzebuję tutaj. Bo my chcemy się już teraz troszeczkę, może nie to, że pozbyć innych rzeczy, ale no chcemy bardziej i wysłać te bakłażany, bo brakuje nam nawozu. I to dosyć poważnie nam brakuje nawozu, więc nawet byłbym chyba skłonny zrezygnować z tego. Tylko tak. Stawmy sobie to. Dostaniemy nawóz? Nie dostaniemy nawozu. Nie dostaniemy nawozu z tego. Niech sobie rośnie, bo nam to nie przeszkadza w żaden sposób. Tu jest 92%, tu 93% nawet. Dobra. To rezygnujemy z tego. Muszę zbieramy. To sobie odłożymy. I tak jak powiedziałem, no tutaj będzie nasza szklarnia, tu będzie nasza druga szklarnia. Tylko to już będzie szklarnia na żarełko, takie wiecie, stricte żarełso. Też być może nie byłoby głupie, żeby zrobić to na dole. Może takie dwa poziomy nawet byśmy zrobili tego żarcia.
żeby tych pokorzonów było od cholery, nie? Tutaj tylko pokorzony, tu będą tylko grzyby. I tu będą tylko i wyłącznie fasole, i tu będą tylko i wyłącznie dynie. Chociaż nie wiem, czy z tych dyni coś możemy zrobić, bo jednak jakby nie patrzeć, no mamy sporo miejsca, żeby tutaj się pobawić w ten sposób. Więc no naprawdę chyba byłbym skłonny nawet zrobić to, tak jak powiedziałem. Możemy sobie nawet przeszklić jeszcze bardziej. Zobacz, jak to w ogóle leży. Przeszklimy sobie to ładnie. No i mamy takie fajne kapsułki dedykowane właśnie temu. Ale tu możemy sobie walnąć wejście na pięterko. Opa. I fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawie się dzieje. Bardzo cieszy. O. Naprawdę elegancko. Naprawdę elegancko. Dobra, niech to się robi. W sumie jakbym był nawet troszeczkę mądrzejszy, to mnie irytuje, wiecie co? Mnie irytuje pokrupowanie. Bo naprawdę sporo rzeczy czasem człowiek by chciał zrobić tych słabszych, ale nie może. A jednak nam to blokuje w jakiś sposób. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dużo tego. Warzywnik. Warzywniak. Warzywnik, warzywniak. Ja bym sobie na razie tutaj porobił takie zwykłe warzywniaki. Właśnie po to, żeby jak najszybciej i jak najwięcej tych bakłażanów sobie ogarnąć. Możemy to zrobić w ten sposób nawet. Ops. Widzę, że nam to schodzi. Niestety. Zróbmy sobie to tak. Jeszcze jeden wejdzie. Jeszcze jeden wejdzie. Tutaj kolejne. Tutaj kolejne. Bo jednak, wiecie co, naprawdę mamy sporo tych miejsc tutaj, moim zdaniem. I naprawdę chyba to nie jest problem, żeby zrobić sobie tych warzywniaków. Warzywników, warzywniaków. Warzywniak chyba. Nie, warzywnik. Troszeczkę więcej. Dobra, i to będzie ostatnie, tak? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Si papa. Si papa. Dobra. Więc tak, chodźmy po nasiona bakłażana. Wpierdykajmy tych bakłażanów tutaj, ale ty go wsadź do środka, nie wyrzucaj. Wpierdykajmy tych bakłażanów tutaj od zarąbania, żeby to nam sobie rosło i żebyśmy mogli w końcu robić jak największe ilości właśnie tych nawozów. A i w sumie miejsca nam się przyda na te nasionka, bo myślę, że tych nasionek troszeczkę znajdziemy. A zawsze dobrze mieć taką farmę, wiecie. No i fajnie, jak sobie to rośnie. Warzywniaczek pełną gębą. Zaiste pewnie już nawet możemy zrobić lepsze te warzywniaki, bo pewnie już nam tam wyrosło, delikatnie mówiąc. Prawda czy nieprawda? Tu jeszcze nie. 8-8. W ogóle jakoś ten to tak dziwnie rośnie. 55. Ja to w ogóle jest szansa na uzyskanie nasion 100%. Rozumiem, że tu nie było 100%? 100%. Dziwne. Powiedziałbym nawet, że mega dziwne. Żeby zaś się nie okazało, że w tych zwykłych miejscach nie mamy 100% na odzyskanie po prostu, wiecie, tych nasionek. Wtedy byłaby lipa. Nasiono drzewa Humelora. Nie ma szansa na odzyskanie 100%. Też 100%. To ja nie rozumiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Ale na jakiejś działa pewnie. Na jakiejś pewnie to w zasadzie działa. Dobra, musimy troszeczkę zacząć inwestować się również w nasze insekty. Tylko żeby inwestować w insekty, potrzeba nam mutagenów i nawozu. Tak czy inaczej potrzebujemy mutagenu i nawozu. Larwa motyla. 20-230%. Wow! No to bym bardziej chciał. To bym bardziej chciał, na pewno. Okej, okay, tu jeden mutagen sobie siedzi. To się odpiąć da. Warzywnik. Da się odpiąć warzywnik, to dobrze.
Być może też zaczęlibyśmy modyfikować te drzewa, bo kory mamy trochę. Kory mamy troszeczkę. Wody nie ma. Fuck me. Właśnie, filtr wody możemy sobie zrobić już do picia. No to trzeba to zrobić. Filtr wody. Potrzeba nam aluminium. Nie mamy aluminium? Okej. Okay. Chyba nie mamy aluminium. No na to by wychodziło. Czyli moi drodzy, dalej jeszcze musimy lecieć po aluminium. Tik. Jak tam aluminium? No jest nawet. Nawet jest. To jest naprawdę ten, wiecie, fajny element rozgrywki, gdzie my sobie tylko wchodzimy, pyk, bierzemy, idziemy dalej. Coś po prostu niebywałego. Zrobić plastik? Możemy, nawet dwa. I filtr wody. Dzień dobry. Filtr powietrza też już mamy. Okej. Okay. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. Już mogę to założyć? Mogę to założyć. Ja już mogę pić w tej chwili z jezior? Wypij. Mogę. Mogę pić z jezior. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Tylko jeszcze jedna sprawa. Szukaliśmy kory, prawda? Płytki drukowane, chipy, zapas, upgrade. Czy ja tu naprawdę nie mam kory? Nawóz, wyłkowy proszek, metan, materiał. Nie mamy tutaj kory. No to musimy zmienić sobie zapas na kora. I to nie ta kora, co myślicie, tylko to będzie kora. Aluminium ma być tu. Teraz trochę miejsca się zrobiło. Dobra, czy bakłażan już nam wyrósł? Bo ja potrzebuję tutaj A, tu nawóz się kraftuje. No tak. No tak. Zapomniałem o tym. To P2-eczka już leci. P2-eczka już leci. Akurat te trzy sobie robimy, no to niepotrzebnie nawet tutaj to zacząłem sadzić cokolwiek. No ale cóż. Czasem tak bywa. Wiecie co, tak... Ty mi ciężko rozpoznać, gdzie ja... Czy ja tu dobrze stawiam? O tak. To prędzej. O, i trzy. Kolejne, dziękuję. Pyk. Tu w ogóle, wiecie co, możemy postawić sobie nawet jakąś skrzyneczkę, która będzie nam w razie czego umożliwiała wsadzanie tych roślin. Tutaj. Rozsiewacz drzew P2. Świetnie. I tu jeszcze możemy sobie zrobić, tylko nie wiem gdzie to jest, autowytwórnik. Autowytwórniczek, który będzie tu. Do nawozu, z tego co pamiętam, potrzebowaliśmy jeszcze glonów. To raczej nie jest problemem, bo tą siarkę bez problemu sobie możemy tutaj w jedną skrzynkę wsadzić, a w drugą właśnie wsadzić sobie glony. Glony, które są tutaj, których mamy aż nadto. Naprawdę to nie jest jakiś tam większy problem, żeby mieć zapas tych glonów po prostu w większej ilości. Dobra, się robi nawóz. Tutaj będzie sobie trzeba jeszcze siareczkę ładnie ogarnąć, ale to też nie jest jakiś tam super problem. Jest tytan. Tytan jest tu i tytan jest pełny. Nie jest to również problemem. Nie! Nie! Proszę! O Jezu, crash. Ta gra nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Okej, moi drodzy, już jesteśmy, no i niestety znów mnie cofnęło jak cholera daleko. I naprawdę, ja rozumiem. To te wszystkie crashy tutaj, które mamy, one są na 100% spowodowane przez modyfikacje. Jestem tego pewien. Ale wiecie, co mnie najbardziej irytuje? To, że twórcy zrobili kurwa mać, bo inaczej tego nie nazwę, jedną zakładkę z opcjami gry z językiem.
Nie ma w ogóle, naprawdę, co jest banalne do zrobienia w Unity. Nie ma żadnego inta, floata, przepraszam, nie inta, bo int to jest do liczby całkowitych, ale floata, który tutaj by regulował, nie wiem, czas zapisu, czy w ogóle, czy chcemy automatyczny zapis, czy nie. Naprawdę, to jest tak irytujące, mimo że tą grę naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię, to wkurwia mnie to, że na wersji 1.0 te opcje są tak prymitywne, że bez problemu ja zrobiłbym to 100 razy lepiej. I tutaj do tego się przypierdam całkowicie. Twórcy, olaliście sprawę całkowicie z opcjami. I to powinno być w pierwszej kolejności poprawione, a nie jakieś, kurwa, łatki lokalizacyjne. To jest, kurwa, problem, a nie to, że tam zabrakło jednego on czy eł. Naprawdę. I się striggerowałem, bo 10 minut psów w dupę, za przeproszeniem, zanim mogłem cokolwiek zrobić. O. Ale mnie int złapał. Uff. Totalnie. No i niestety, ale znów musiałem to wszystko powtarzać od początku, bo twórcy stwierdzili, że jedno jest ważniejsze od drugiego. Nie, nie jest. Uff. Serio, trigger złapałem. Serio złapałem trigger. Przepraszam. Ale chyba musiałem się wyładować. Dobra, widzę, że tam tu ładnie już zaczęło to w miarę iść. No ja teraz mam drik po prostu zapisywania. Drik totalny zapisywania. Zamienimy to, niech to sobie już ładnie rośnie. No mimo iż, ile to ma? 4 wzrost, to nie jest jakoś dużo. Trochę to przeraża. Mnie trochę to przeraża. No trzeba też korę zacząć wyłapywać stąd, bo ta kora się naprawdę będzie przydawać. I może to być na dłuższy okres troszeczkę problematyczne. Troszeczkę problematyczne. Jest bakłażan. Jest bakłażan numer 2. W ogóle ja jestem nawet skłonny to wywalić stąd. To, co już nie działa, w sensie co jest już zmienione, wywalamy i tyle. To też można wywalić. Oto wytwórnik. To też. Już niepotrzebne. To jest już niepotrzebne. Myślę, że bez problemu sobie możemy tutaj te dwa też poprzerabiać. Pyk. Pyk. Rozumiem, że kolejnego nie zrobimy. No nie, bo nie ma nawozu. Nie, bo nie ma nawozu. Chociaż w teorii dałoby chyba radę. I. Czyli kolejny również możemy przerobić. Elegancko. Elegancko, tutaj się ładnie będzie kraftować. Ja w ogóle, wiecie co, tak sobie pomyślałem jeszcze, że jakby się naprawdę dobrze zmotywować, to dałoby radę. Dałoby radę na przykład tutaj to przerobić, zrobić konstrukcję siatki i zrobić tutaj generator glonów P2 jakimś cudem, ale chyba dałoby radę to zrobić. I o ile starczy mi plastiku, to jest nawet skłonny spróbować sobie to zautomatyzować. Bo na początku miało być tutaj dużo prądu. O, tylko nawóz jest potrzebny. Tak. Miało być tu masę prądu, ale patrząc na te generatory, chyba raczej możemy tego uniknąć. Zrobiło już coś? 80% wzrostu. No nie. Naprawdę bardzo wolno tutaj to działa. Wszystkie pytanie. Rozsiewa drzew P2. Tutaj już potrzebujemy nawozu P2, ale co jest najlepsze, nie musimy się już bawić to cholerstwo. W sensie, że musi być przy wodzie, bo to już możemy mieć gdzie chcemy i jak chcemy. A to za to będzie nam pozwalać tworzyć tę konstrukcję bliżej tego ulepszacza. W ogóle zobaczmy, jak to będzie działać, bo tutaj 350% tlenu i to 350% tlenu. Więc sobie to odwalimy tu. To sobie wrzucimy tu. Generator jedwabiu, wow. I mamy tak. Rośliny 2,63. A to daje cały huk.
Ale wiecie co? Ja sobie tak patrzę. 322 PT. No nie, no więcej. Same generatory również działają. Coś tam dają. I one coś tam również nam dają. Dobra, ciebie sobie również przełożymy tu. W ogóle daje bioplastik. I fajnie, niech sobie rośnie. Niech nam daje jak najwięcej tych rzeczy. Pijmy się. Wodę sobie też możemy ogarnąć. O, to też sobie weźmiemy. W ogóle nawóz nam wpadł dzięki temu, bo tu już wchodzi nawóz P2. Bardzo dobrze. Jeszcze bioplastik, to jeszcze to. Tam coś urosło. Tak niezbyt. Ale my mieliśmy zrobić w końcu ten generator gonów, z tego co pamiętam. Ja tak poleciałem na górę. Mi chyba czegoś brakowało, prawda? BTA. No właśnie. I robiąc ten generator glonów, być może, dalibyśmy radę jakoś to tak wstawić sobie tu? Poziom pożywienia. Ale to nie problem. Bo zabudować raczej wątpię. Raczej się nie da. Ale to też nie jest problem, bo po prostu robimy sobie wtedy bariereczkę. Nawet nie. W ogóle chyba coś do nas leci. Mów lasery. Mów lasery, trzeba spierdzielać. Wow! Otrzymano nową wiadomość. Świetnie. Rakieta handlowa. Nie mogę wylecieć stąd. One dowolają. Wow, fajerwerki jak normalnie na nowy rok. Na nowy rok. Co jest najlepsze? Ja myślałem, że te lasery same z siebie, bo to są lasery. I to ma nam troszeczkę utrudniać. Wydawało mi się, że kiedyś przynajmniej był tam jakiś statek w tle. A twórcy teraz chyba sobie polecieli na łatwiznę i po prostu nic nie dali. Córka, powiedzmy sobie, dobra, otrzymaliśmy nową wiadomość. Może czas po nią wyruszyć. Wow. Co my tam mamy? Co my tam mamy? Nadawca wiadomości Riley. Po miesiącach ciężkiej pracy w końcu udało mi się włamać się do procesu odblokowywania Sentinel. Odblokowałem rakietę handlową w twoim układzie. Zazwyczaj terraformatorzy nie mogą z niej korzystać, ale powinna ci pomóc. Po jej aktywacji szanse na przetrwanie znacznie wzrastają, jednak Sentinel niemal nigdy nie zezwala twórcom planet na jej używanie. Nie mam jak stwierdzić, czy w ogóle jeszcze żyjesz. Gdybyśmy tylko mogli jeszcze kiedyś znowu się spotkać. Czyli mamy rakietę handlową. Wow! Idziemy zobaczyć, co potrzebujemy do niej, bo być może... uda nam się coś nowego wyhandlować. Jak to wygląda? Zbudujące drony, przyciągające asteroidy, pole, roślinna, nasionna, GPS, bla 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 bla. A to jest chyba w ogóle tak. Rakieta handlowa to jest w ogóle co innego. Odblokowano nowy materiał, schemat. Znaczy, schemat materiał. Ojej. Wiem, że nie połączymy tego. Moim zdaniem by się dało. Mamy już minus jeden tlenu. Jeszcze trochę i będziemy mogli normalnie sobie użytkować powierzchnię. No. Nie chcesz się zastępować. Zesnapujesz się. Coś ty, nie zesnapujesz się, dziad. Nawet tu nie można jej postawić. No cóż. Przykre. No ale niestety, więc... kolejna rakietka musi sobie gdzieś tu stanąć z boczku.
tylko prąd nam wyjebało. Space Trading. Wow, nowy achievement. Nowy achievement. Pyk. Zobaczmy, do czego to służy. Jak to służy? Otóż rakietę handlową. I co my tu mamy? Przedmioty handlowe. Nasiono kakaowca. Nasiono pszenicy. Stanowisko kuchenne. Inteligentny materiał. Użyj tego na ekranie schematów, by odblokować nowy schemat. Personalizowana kanapa. Personalizowane łóżko. Aktywator mnożnika ciśnienia, ciepła, roślin, wszystkiego. Nasiono drzewa Rosera. Mnożnik tlenu 600. Wow. Ikra. Larwa motyla. Mnożnik owadów 1400%. Szafka P2. Kurde, ile tu jest rzeczy. Dron P2. Kapsuła mieszkalna 3x3. Haha. Jakie jajca. Okrągła kapsuła mieszkalna. Projektor hologramowy. Fontanna. Kapsuła mieszkalna z kopułą. What the fuck? Ile tu jest rzeczy. Ile tu jest rzeczy? Cenne przedmioty, iryt, materiał. Tokeny pozwalają kupować przedmioty i schematy. Część przedmiotów na twojej planecie ma pewną wartość. Umieść wartościowe przedmioty w rakiecie i wyślij ją w kosmos. Po pewnym czasie rakieta wróci, a to otrzymasz tokeny. Odpowiednia liczba tokenów pozwoli ci kupić przedmioty. Wyślij rakietę ponownie, a wróci z wybranymi przedmiotami. Możesz zautomatyzować ten proces dzięki dronom i wielu rakietom handlowym. Uhohoho! What? Prędzi rydowy 6 teratokenów? No se wsadźcie. Wszystko kosztuje 9. Wow. No elegancko, naprawdę. Elegancko, już wiem, o co z tym chodzi. Tylko naprawdę ogarnąć to teraz wszystko będzie problem. Już wyrosło, nie wyrosło. Elegancko, naprawdę elegancko. Nie sprawdziłem jeszcze, czy nam to wszystko trafia. O! Chyba trafia. Dwa glony dostępne. I poniekąd działa. To dobrze. 92%. Po prostu, no, to jak to szybko działa, naprawdę, no, nie ma w ogóle porównania. Reczka sobie tutaj jest. Glony tu sobie też są. No więc chyba jednak nie łapię tego, co? Działa tak jak powinno. Że tu też sobie to zaczyna powolutku działać. Fajnie. Nasiona drzewa Ayamora. Teraz muszę wyrobić mniej więcej szybko to. Żeby mi to nie zaczęło rosnąć, będzie mi szkoda. Dobra. Też walnęło, tu też walnęło, to już będziemy mieć komplet przynajmniej. Nie mówcie, że teraz tego nie postawię. Kurde, muszę to jakoś przestawić. Muszę tego się wtedy przestawić. To mi się nie podoba w ten sposób. Nie podoba mi się. Pakłażan, zapraszam. Pyk. Kolejny pakłażan. I kolejne rzeczorki. Tych pakłażanów teraz to będziemy mieć naprawdę od cholery. Autowytwórnik. Pyk. I lecimy z nawozem. Chyba czegoś nie ma. Pytanie czego? Czegoś nie ma. Glonów pewnie nie ma, co? Czyli jednak chyba nie łapiesz tych glonów. Chyba jednak tych glonów nie łapię niestety. Chciałem się wycwanić, nie wyszło. Wypij.
Bo w ogóle tutaj te glony się nie mogą utworzyć w żaden sposób. Pytanie, czy to przez to... Naprawdę tych glonów nie widać tu. Tych glonów tutaj nie widać. Chyba po prostu no, zostaje nam tylko i wyłącznie ręczne tworzenie tych glonów. Donoszenie tych glonów, niestety. No ale cóż, no tak czasem bywa. Tak czasem bywa, nie można mieć wszystkiego. Wiedziałem, że tak może być, więc no cóż. Cóż. Dobra, to nie jest problem. Naprawdę taki problem to nie jest problem, bo zbierać sobie to możemy. Raz na jakiś czas tą skrzynkę dostarczyć i mieć w nosie. To też nie jest problem. W szczególności, że mówię, te glony nie są jakoś tam super ciężkie do zdobycia, więc... Tyk. I zrobione. No, coś leci. A może i nie. Nawet chyba na szczęście nie. Nawet na szczęście. Dobra, bioplastik. Gdzie jest bioplastik? Płytki drukowane. Upgrade'y, puls, puls, boże, kwarc pulsarowy. Tu jest bioplastik. Nawozy były na górze chyba. I? Wiem, że żelazo jest full, wszystkiego jest full, prawda? O, tam w sumie nie. Magnes kobaltu w ogóle nie ma. Ciekawe. Dobra, to bywale. Idziemy troszeczkę tych glonów pozbierać. Zobaczcie, ile tych glonów tu jest. No to mówię, to nie jest problem. Glony to naprawdę najmniejszy problem. W szczególności jak sobie zrobimy tutaj tego sporo. Generator glonów P2. I wyjebał prąd. To również nie jest większym problemem, chyba. Jeszcze chyba nie. Zabijamy sobie ten generatorek, pyk. Prąd jest. Prąd jest. Stamtąd też sobie te glony ściągnę. Zrobię tutaj. Zrobię to tutaj. Już widzę, że glony już też tutaj trochę podrosły. Miejsce mam, mam. Okej. To tak mniej więcej z daleka, żeby to się ładnie pokrywało. Teraz pytanie, czy glony poleciały tu, gdzie powinny? Glony poleciały tutaj? Nie, nie poleciały tutaj. Czyli trzeba je zabrać stąd. No cóż, czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Mam nadzieję, że potem te drony nam troszeczkę też pomogą z całą tą walką, z tym wszystkim. Że tu kolejne rzeczy nam się porobiły. Mogę robić? Mogę robić. Zakraftujmy. Mogę też, mogę. W ogóle nie dałem. Tu też nie dałem. O Jezu, to są przecież dwa sloty zmarnowane praktycznie. Dobra, róbcie się. Bakłażaniki wy moje. I robimy kolejne. Możemy słychać, jak ten autokrafter pięknie działa. Mogę jeszcze zrobić jeden? Niestety nie, bo nie mam nawozu. No już mam. To by był w sumie ostatni. To by był w sumie ostatni bakłażanik. I tu potrzebujemy jeszcze dwóch. Jedna bakłażana. Dwie sztuki. Dziękuję. Też powiem wam osobiście, że jeżeli zrobimy na dole jeszcze... na dole zrobimy jeszcze miejsce z bakłażanami. Być może spróbuję jeszcze raz tutaj postawić to. I wtedy dopiero zobaczymy, czy to zadziała. Jak to będzie działać?
Trafiarka tu jest. Tu się też ładnie kraftuje. Glony jeszcze są. Aluminium sobie wrzućmy. No dobra. To mamy, można powiedzieć, już z górki. No potrzebujemy zrobić również ekstraktory gazów. Tylko nie mamy, widzę, że super stópek, do które też sobie pójdziemy. Tylko tak, trzeba siarkę ogarnąć przy okazji. Widzę, że nie mamy tutaj tego ekstrudera, tylko potrzebujemy tutaj niszczarkę. Jest niszczareczka, tu jest niszczareczka. Jak ona sobie tutaj będzie? Niszczarka jest wszędzie potrzebna, przynajmniej jeszcze w tej chwili. W danym momencie ta niszczarka naprawdę się przydaje. Do czasu, aż nie będziemy mieć możliwości filtrowania tych wszystkich surowcy. Włącz to. Z późniejszą filtracją już nie będzie tego problemu. Reczka poleciała, pójdziemy jeszcze po 8. To też jest dosyć istotny surowiec. W ogóle nawet 8 chyba teraz leci. Tak to mi się wydaje. I patrzcie, tego 8 też tutaj nie mieliśmy, prawda? To się brakowało go non stop. Brakowało i teraz mamy go aż nadto. W ogóle. Potem są chyba jeszcze te pręty z osmu. O, shit, nie chciałem tego rzucić. To też tego osmu nam uszczupli troszeczkę. Osm będzie uszczuplony. Dobra, tyle starczy. Tak go pewnie będzie za dużo. To jest osm. No jak żeby inaczej. Osmi siarka. Dobra, domek. Osmu to ja mogę nawet za dużo w tej chwili już, wiecie? Takie mam wrażenie, że osmu mamy pełno. Tak, mamy go pełno. Dobra, to niech to poleci w zapas. O Jezu, tej siarki też jest od cholery. Dobra, siarkę zabierzmy. Siarka tam się przyda. Się tak latać niestety. Nie da się tak latać. O, w ogóle tej siarki mam już na to. Ja myślałem, że tej siarki już tu zaczyna brakować, ale nie. Zobaczmy, to jest coś pięknego. Teraz mamy te autokraftery, to już naprawdę idzie to jak złoto. Idzie to po prostu jak złoto. Nawozik też sobie niech leży, próbki bakterii też sobie to odrzucimy. Mieliśmy iść po super stópki, prawda? Prawda, tylko chcę zobaczyć, czego nam jeszcze brakuje do tych ekstraktorów P3. No dużo jeszcze. Ciśnienia. Ciśnienie. Brakuje nam super stópek i osmu. Osmu mamy dużo, więc teraz głównie super stópek. No i pewnie prądu. Niestety, ale obawiam się też o ten cholerny prąd, który tutaj nam gdzieś tle cały czas. To jest mryga, że tak powiem, że go brakuje. I to czuć, że go brakuje. Naprawdę czuć, że go brakuje. Ja nie mam żadnych kopalni, jeżeli chodzi o uran. Być może to też jest troszeczkę mój błąd, że tego nie mam. Takie mam wrażenie, że może to być dosyć poważny mój błąd. Wróćmy to. Sobie jeszcze raz poleciał po tą super stópkę, żeby ona się już tutaj wydobywała powoli. Tytan też zabierzmy. Kobalt. Inne pierdolety. No i co? Niszczarka hero, nie? Dobra. Idzie się tam ładnie produkuj. My idziemy coś zjeść. To pewne.
Zewnętrzna farma. Już w tej chwili możemy robić farmy zewnętrzne. No to ja nie wiem, czy ja się zbyt nie pospieszyłem z tym. Oj, nie. To potrzeba na zewnętrzną farmę. Być może ona będzie miała jeszcze szybszy ten wchód. Larwa pszczoły. Do tego mi to było potrzebne. No właśnie. Larwa pszczoły. Co ja sobie wrzucę jeszcze tylko tak. Potrzebuję do tego nawozu jeszcze pewnie. Z tego co pamiętam. I mutagena. Mutagen był chyba tam. To było tu. I tu był mutagen. Tak. Był mutagen. Tylko co my tu mieliśmy zrobić? Pszczółkę. Larwa rzadka. Larwa rzadka. Pyk, pyk, pyk. Badanie. Niech się bada. No właśnie. Pytanie, czy tu szybciej teraz się bada? Sekwencjonowanie. Pamiętam, że kiedyś był z tym problem i to długo się robiło. Chyba przyspieszyli chłopaki trochę, co mnie bardzo cieszy. To mnie bardzo cieszy. To ja wiem, dlaczego te pszczółki były potrzebne. Wcale nie były potrzebne do tych cholernych uli. Tylko to było głównie właśnie potrzebne do tych farm zewnętrznych. Do tych farm zewnętrznych. Wody się napić trzeba jeszcze. Dobra, to jest ten upgrader. Tylko to jest chyba ten pojedynczy upgrader, który możemy podmienić chyba na lepszy, prawda? Optymalizator ma tylko dwa. A no si. Pewnie nawet większy. Dobra. Dobra, kolejny. Niski poziom mocy. To było akurat do przewidzenia. Nawet mogę jeszcze zrobić jeden generator. To o tyle dobrze. To o tyle dobrze. Dzisiaj nowości w tym odcinku, że ojej. Nowości, a nowości. Grunt wrócił. Od razu przejdźmy się również po te optymalizatory. Zobaczcie, ile teraz będzie tego. Glonów o glonów. Wiem, że to nie to makro w tej myszce, bym sobie nawet nie klikał tego, tylko po prostu przejechał i tyle i by było. Ale okej, dobra. No naprawdę glonów nam nie powinno zabraknąć, bo no ich jest od cholery. Ich jest od cholery, dodatkowo jeszcze dają nam tlen, dają nam dużo roślin, więc naprawdę bardzo fajnie. No i kwipunek pełen. No i kwipunek pełen, więc idziemy stąd. Wrzućmy tutaj może jeszcze jednej skrzynki. Zrobimy jeszcze jedną. Zrobimy. Będzie trzeba, to zrobimy. Siara jest, jest. A bo to są? Są, tylko nie da się ich wziąć. I glony są, są. Powiedzcie mi, że... że nam teraz czegoś brakuje. No nie, nie brakuje. Ale tu mogę glony sobie jeszcze wrzucić. Właśnie, ale te upgrade'y. To możemy chyba jeszcze wziąć dwa. Mnożnik ciśnienia i mnożnik ciśnienia. Świetnie, akurat mamy dwa. I myślę, że następny odcinek to już będą ekstraktory rudy P3, które pozwolą nam, z tego co pamiętam, a mogę się mylić, ekstraktować już tylko i wyłącznie surowce, których potrzebujemy. Taką mam nadzieję. Okej, okay. Tu mamy 500%, tu mamy 2,3 Pascala. Teraz damy jeszcze dwa. 1500%, bitch. 1500, 1500, 1500, 1500, również no elegancko. Tu niestety już się nie łapie. Tu niestety już się nie łapie, ale to też nie jest problem, bo możemy to po prostu sobie przenieść. Niestety nie tu. Patrzę, gdzie jest bliżej. Ten kamień nam tu przeszkadza cholerny. Jad jeden, no. 1500.
Niestety nie ma 1500. Będziemy musieli chyba znaleźć sobie lepszą miejscówkę do tego, wiecie? Takie mam wrażenie. Dobra, ale niech to się ładnie wydobywa. Niech to się ładnie wydobywa. No i niedługo będziemy mieć kolejną sekwencję, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o... O roślinność. Będziemy mogli już wyjść. Nie będziemy musieli pilnować tlenu, co jest najlepsze. Stąd tyle dobrze. Fajnie. Zobaczmy, czy tam pszczółka się jeszcze ładna wykluła. Też wątpię. To jest loteria straszna. A jednak, ładna się pszczółka wykluła. No to jeszcze na sam koniec odcinka. Albo nie. To już zrobimy w następnym odcinku. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej.